Dzień dobry, Barbara Nowacka z Twojego ruchu, szefowa tych tanku Plan Zmian. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Panie Pani redaktor. przewodnicząca, napięcia, protesty, groźby, zerwane rozmowy, wznawiane, znowu zerwane. Oczywiście w sprawie kopalń, a przewodniczący partii Janusz Palikot apeluje do prezydenta w sprawie... Pigułki po. Czy państwo się nie za bardzo y, zafiksowali na y, pewnej tematyce i nawet w sytuacji, kiedy są ważniejsze sprawy, nie wybijacie ich na plan pierwszy? No, y, przewodniczący Janusz Paliko to apelował o pigułkę dzień po kilka dni temu. Wydaje mi się, że to była sobota. Natomiast i y, y, y w niedzielę i... Y, y, Dzisiaj na swoim blogu też pisze o naszych pomysłach na temat górnictwa i o tym też dyskutujemy, bo uważam, że to. Ale że nie zrobili Państwo konferencji w tej zrobi, sprawie. Po, podobno zrobi dzisiaj o 11.00 konferencji na temat stanowiska. Natomiast no, mówiąc szczerze, czy za każdym razem musimy się wszyscy porozmawiać za pomocą efektownych konferencji i też wpisów na blogu, ja bym chciała, żeby o górnictwie rozmawiać dużo poważniej, dużo spokojniej i z takim żalem mam refleksję, że przez 8 lat właściwie rząd platformy miał tyle możliwości, również do dyskutowania z opozycją o, o kopalniach, ale przede wszystkim zaproszenia. Grona ekspertów, szerokich, nie tylko potwierdzających jedną tezę. E, przez czas koniunktury. I nagle w czasie podsumowania studni premier Koper zapowiada rewolucję taką gwałtowną, jednak w naszym górnictwie. Ja powiem pani szczerze, że byłam bardzo zaskoczona. Zresztą po reakcji górników widać, że chyba wszyscy byli zaskoczeni, wszyscy politycy byli zaskoczeni, że oto zamiast zastanowić się nad osiągnięciami w 100 dni, zaczynamy bardzo trudną batalię. No tak, a co Twój ruch miałby do zaproponowania górnikom, ponieważ jak zajrzałam w Państwa program, przyznam mhm. się, że nie śledziłam ostatnio blogu pana Palikota, Od soboty. ale patrzyłam na Wasz program i wy tam macie dosłownie chyba jedno zdanie czy dwa na temat górnictwa. I to podajecie w wątpliwość w ogóle sensowność funkcjonowania kopalń, mówiąc, że są nierentowne, że wydobycie węgla jest drogie i stawiacie na OZE. Stawiamy na OZE, natomiast też ostatnio, żeśmy bardzo dużo <coughs> rozmawiali o, o tym, jak patrzymy na energię, Takie oczywiście naszym pierwszoplanowym myśleniem jest myślenie o, o, o źródłach odnawialnych energii, ale z drugiej strony, mając złoża takie, jakie mamy, złoża węgla, nie można... Tego tematu lekceważyć, bo przecież to jest nasze bezpieczeństwo. Ale trochę państwo zlekceważyli, musi pani to przyznać. Za mało jest. Co prawda, muszę przyznać, obiecuję, że w naszym think tanku będziemy dopisywać rzeczy do programu, tak, żeby mieć na e, przyszłe wybory parlamentarne pogłębione stanowisko, bo my faktycznie zajmowaliśmy się głównie odnawialnymi źródłami energii, bo w naszym rozumieniu górnictwa w Polsce nie można likwidować. Nie można likwidować właśnie dlatego, że to nasze bezpieczeństwo energetyczne, właśnie dlatego, że na górnictwie i na zatrudnieniu okołogórniczym spoczywa część Polski. I nie chciałabym, żebyśmy fiksowali się na myśleniu o tym, że zwolnimy. Parę tysięcy osób i to tyle. Nieprawda zamknięcie kopalni w brzeszczach oznacza upadek całej okolicy, bo ludzie żyją z kopalni, ale ludzie żyją wokół kopalni, że ludzie żyją częściowo też z pensji górniczych, bo to górnicy kupują. To jest zabicie kilku miast. Ale rząd proponuje całkiem niemałe odprawy i przedstawiciele innych zawodów, osoby, które potraciły pracę kilka lat temu, wiele lat temu, no troszkę mają za złe, że górnicy są traktowani inaczej. Czy według Pani. Górnicy powinni być traktowani właśnie inaczej. Um, według mnie to jest w ogóle fałszywe postawienie dylematu, które, który rząd robi. Bo, oczywiście, każdy na zadane pytanie, czy chcesz, żeby w momencie, kiedy jest strukturalne bezrobocie, tak jak chociażby niedaleko w Kielcach, w których byłam wczoraj, bardzo duże bezrobocie, bieda, brak zatrudnienia, i pytanie, czy chcesz, żeby górnicy mieli przywileje. Jest oczywiście pytanie, na które każdy z nas i mieszkańcy Kielc i okolicy, i pani, ja powiemy nie, bo chcemy jednak pewnej równości społecznej. Z drugiej strony, kiedy sobie postawimy inne pytanie, czy chcemy, żeby nasze bezpieczeństwo energetyczne było zapewnione również przez ten węgiel, no większość z nas wtedy powie tak, chcemy, więc pr problemem jest, jak utrzymać te kopalnie, jak utrzymać też pewien konsensus społeczny dla niekoniecznie popularnych rozwiązań, które z jednej strony może być yy, Restrukturyzacja kopalni, bo to jest konieczne. Jeżeli słyszymy, jakie są olbrzymie koszty zarządu, no to faktycznie zastanawiamy się, czy to jest mądre. Ale z drugiej strony, ja też czytałam o, o tym, jak na świecie organizowane jest, nie właściwie od strony, nie od strony górnictwa, bo na to trafiłam przypadkiem zajmując się edukacją i szkolnictwem wyższym, jak na świecie organizowane są badania naukowe, na przykład wokół zarządzania kopalniami. i Jeden z profesorów, z którym współpracuje moja uczelnia, dla australijskich spółek napisał programy informatyczne wspierające zarządzanie kopalniami. I to jest wdrażane i się okazuje bardzo efektywne. I te, to, to, jest, nie, to nie jest rozwiązanie dla całego ulicy, to, to jest, to jest potrzeb. To jest inne czy, myślenie czy to jest o zarządzaniu. Ten, czy to jest ten etap, czy jeszcze według Pani kopalnie da się uratować, wdrażając nowoczesne metody, inne metody zarządzania? Nie tylko zarządzanie zostało rozlane. To nie jest kwestia tylko innych metod zarządzania, ale głębszej restrukturyzacji. Być może patrzenia też, w jaki sposób te kopalnie, które w tej chwili funkcjonują, no bo też powiedzmy sobie szczerze, że one są w tej chwili nierentowne. One były rentowne kilka lat temu, kiedy była koniunktura na węgiel, przy dekoniunkturze oczywiście są nierentowne. W jaki sposób część tego bezpieczeństwa naszego energetycznego zatrzymać i utrzymać? Zamknięcie kopalń nie jest dobrym rozwiązaniem. Zamkniętą kopalnię otworzyć. Jest bardzo ciężko. Pytanie, to, to, to jak co, w formie przetwarznikowej wytrzymać koniunktury. Właśnie. Pani, pani Przewodnicząca, co robić, yy, bo. Przepraszam to... raz jeszcze, że nie jestem regularną czytelniczką bloga Janusza Palikota. Ale, sz... Ale jeżeli Oczywiście. Janusz Palikot ma coś do przekazania, to jest y, o tym tak głośno, że do wszystkich dociera. Na przykład jego list do górników, w którym głównie krytykował Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o nim, że nie ma wiedzy ani kompetencji, by kierować gospodarką. To była odpowiedź na jego y, list pana Kaczyńskiego do górników. Więc jaki jest przekaz pozytywny Janusza Palikota i Twojego ruchu? Przekaz pozytywny i Janusza Palikota i Twojego ruchu jest taki, że być może wartym rozważeniem jest propozycja, którą wczoraj zgłosił gdzieś Kazimierz Marcinkiewicz i to też o tym będzie Janusz Palikot mówił, także się o tym wszyscy dowiedzą poza czytelnikami, wąską grupą czytelników bloga. Swoją drogą zachęcam, tam czasami są naprawdę interesujące teksty. Yy. Musiałam. E, i, e, Musiała pani być pani tutaj pani rozliczana? Nie, nie czu, czuję taką a, potrzebę. Czasami a, powiedzieć, że gdzieś jest coś dobrze, ciekawego napisanego, dzielę się, się dobrą, e, ciekawą, inspirującą no, literaturą, ale też i blogerstwem. Adrem. E, e, spójrzmy na inne innowacyjne. Może czasami niestandardowe rozwiązania. Wczoraj Kazimierz Marcinkiewicz zaproponował, co Janusz Palikot popierał i podejrzewam, że na dzisiejszej konferencji poprze pomysł, że być może warto w takim razie oddać kopalnie. Skoro rząd nie ma pomysłu na ich utrzymanie, oddajmy pracownikom. Takie eksperymenty się na świecie udały, powiodły, i te kopalnie funkcjonują. Oczywiście, to jest bardzo trudne rozwiązanie. Ale zdaje się, że już padła taka propozycja w tych e, tak. negocjacjach. I, i, I nie została jakoś entuzjastycznie przyjęta. No, ciężko, przy, żeby, żeby górnicy, którzy chcą zachować status quo, przyjmowali um, inne propozycje entuzjastycznie. Natomiast no, mamy problem z dopłacaniem do górnictwa. Ale jest jakiś biznesmen, który chce kupić te kapalnie y, i je zrestrukturyzować, mm -hmm. co może brzmi y, lekko, niepewnie i niebezpiecznie, Prawda? ale nie chce ich zamykać. Y ja też bym się zastanowiła, czy naprawdę my musimy prywatyzować w tej chwili kopalnie w taki sposób, czyli żeby komuś sprzedać. Ale być może, ja nie mogę odpowiedzieć kategorycznie, bo od tego są eksperci, których ma rząd, eksperci z różnych dziedzin. Być może to też może dla części kopalni być ratunek, bo widzimy, że są kopalnie, które w prywatnych rękach funkcjonują. Tam oczywiście nie ma części przywilejów górniczych, ale pytanie jest podstawowe gdzie indziej. Po pierwsze, czy w razie naszego zagrożenia energetycznego, o którym nie możemy zapominać i o którym tak głośno było parę miesięcy temu, te kopalnie dadzą radę zapewnić nam bezpieczeństwo oraz na ile zapewnione będą bezpieczne warunki pracy. Bo myślą, że górnik mając do wyboru zupełny brak pracy lub pracę bez tych dopłat, oczywiście wybierze Jakąkolwiek pracę, bo to jest zabezpieczenie materialne jego rodziny. A wracając do początku naszej rozmowy, czyli apelu Jadusza Palikota do prezydenta. Naprawdę Państwo uważają, że prezydent ma podpowiadać ministrowi zdrowia, co ma robić? Naprawdę uważamy, że prezydent jak chce, to zabiera zdanie, za zabiera głos. I tak jak w dokładnie w sytuacji górnictwa nagle włączył się, i powiedziałabym też wszystkich to zaskoczyło, że nagle poprosił rząd, z którym chyba współpracuje o szczegółowe informacje, które wszyscy no się, mają. Z ale później się troszeczkę odłączył. To dlaczego nie, nie zabiera się włączać. głosu? Skoro widać, że już chce bardzo być aktywnym prezydentem w ciągu ostatnich paru tygodni, tak się o, o aktywniu, to nie zabiera głos też w sprawach. A to jest sprawa równie ważna jak górnictwo? Nie równie ważna, ale pytanie, czy, czy musimy przykładać też wagę do um, taką, taką, że wszystko, że patcza, zobaczymy ilościowo? Nie, ale dla wielu osób jest to pewien ratunek i pewne standardy europejskie są są zachowywane. Jeżeli prawie cała Unia Europejska wprowadza bezpłatną, bezreceptową pigułkę dzień po. I wiadomo, że to nie jest super rozwiązanie, bo my bardzo byśmy chcieli wprowadzić edukację seksualną, chcielibyśmy wprowadzić opiekę medyczną dla młodych kobiet, lepiej funkcjonującą. To nie jest najlepsze i jedyne rozwiązanie. Natomiast jest to rzecz, o którą warto zapytać i prezydenta, i rząd, żeby zajęli stanowisko. Czy chcemy być tak jak reszta Europy, czy chcemy nawet w Egipcie ta pigułka jest bez recepty czy chcemy być jak zwykle na obrzeżach z powodów stricte światopoglądowych? Pani przewodnicząca, czy zgadza się? Pani z Wandą Nowicką, która powiedziała, że Magdalena Ogurak to jest inna forma paprotki, za co zresztą przeprosiła samą zainteresowaną, ale jednak y, sensu y, swoich, swojej opinii nie zmieniła. Ja mówiąc szczerze, nie umiem wypowiedzieć politycznie jeszcze pani Magdalenie Ogurak. Ja mogę powiedzieć. Y że sprawia wrażenie, są bardzo sympatycznej, kompetentnej. Spotkałam ją raz i mam do niej szczerą sympatię. Natomiast, jaką jest jako polityczka osobą, absolutnie nie wiem, bo nie dała się jeszcze poznać jako polityczka. Mam trochę żal do kolegów, którzy ją prezentowali jako kandydatkę w piątek, za formę, w, jaką, w jakiej to zostało przeprowadzone. Bo jeśli były pytania kierowane do niej i nie udzielała na nie odpowiedzi, ona tylko od razu odpowiadał Leszek Miller, to on sam ustawił ją w, w takiej sytuacji osoby um, mniej ważnej, drugorzędnej, nie dając jej szansy. A to jest, jestem przekonana, mądra dziewczyna, nie dając jej szansy udzielenia odpowiedzi, sam ją ustawili m w takiej mądra roli. Mądra dziewczyna według pani, ale sam, sam pomysł Leszka Millera, czy jest mądry? Ja chyba trochę inaczej myślę o urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej niż Leszek Miller, co właśnie widzimy w tej kandydaturze, bo ja bym chciała, żeby prezydentem lub prezydentką mojego kraju była osoba, która... Um, Wykazała się już pracy dla kraju. Wykazała Na się... chyba prezydentem, nie prezydentką. No, nie ma takiego urzędu, ale jak nie będzie ma urzędu, kobieta, ale mówimy potocznie. Aha, no pani po... dobrze. Potocznie, proszę Potocznie bardzo. mówimy, że potocznie, będzie, będzie prezydentką. Nie ma też urzędu premierki, a jak pani wie, mówię tak. Premiera może bardziej. No, dobrze, a właściwie ale... to jest prezes Rady Ministrów. To Prezeska. już jakbyśmy chciały, bardzo Prezeska. jest poprawne, Dobrze. No to... Byśmy Dobrze, tak ale byli. wracając, wracając do... do pani Ogórek yy, i kandydatury yy, zgłoszonej przez Leszka Millera, ja bym chciała, żeby prezydentem, prezydentką mojego kraju, była osoba, która przetarła się politycznie, którą żeśmy sprawdzili. Szczególnie, kiedy widzieliśmy w ciągu Ostatnich paru miesięcy kilka spektakularnych upadków osób, które w tej polityce zaczynały, były już od kilku lat, a dopiero w boju takim codziennym okazywało się, jak funkcjonują. Chciałabym też, żeby prezydent miał autorytet. Na to, niestety, trzeba kilka lat popracować. Na początku stycznia w rozmowie z Wprost mówiła pani. Czuję, że panowie z SLD szukają kogoś, komu powiedzą: Będziemy Cię popierać, będziesz naszą marionetką, a ja za bycie marionetką w ramionach chłopaków z SLD. Dziękuję bardzo. Czy chłopaki z SLD, y, mówiąc troszkę tym językiem, nagabywali Panią w tej sprawie? No, w, w dokładnie nazwałabym to w ten sposób, w jaki Pani to nazwała, bo ciężko mówić było o poważnych y, rozmowach. Ale takie luźno rzucone propozycje przy kawie faktycznie się pojawiły. A może byś chciała? A ja jak mówiłam, nie chciałabym, bo uważam, że Polska zasługuje na prezydenta, um, godnego prezydenta, o którym dużo wiemy o tym, jakim jest politykiem, jakie ma poglądy, żebyśmy czuli, że to jest ktoś, z kim możemy się czasem nie zgadzać, ale wiemy, że jest mężem stanu. Czyli była pani sądowana przez chłopaków, chłopaków ze SLD? I dała pani kosza. No bo na wszystko w polityce też przychodzi właściwy czas. I naprawdę, wydaje I mi się. Przyszedł czas na koniec naszej rozmowy, niestety. To już nie zareklamuję po raz piąty, blogu Nie. Na nie, dziękujemy <grym> bardzo. Już. Bardzo. przerwa na reklamy za chwilę. Barbara Nowacka z swojego ruchu. Dziękuję Była bardzo. Nie do usłyszenia?